Powolutku, bez pośpiechu. Startujemy z kurnikiem, no ale kurki muszą mieć jakiś dach nad głową, więc zrobimy sobie taką wiatę. W sumie mini wiatkę na bazie słupków od siatki leśnej. Oczywiście słupki wkopywałem na oko, więc teraz muszę zobaczyć jakiś poziom, więc łatwiej jest mi teraz poziomnicą wyznaczyć taki punkt 0, gdzie będzie się dach zaczynał, aniżeli się bawić wkopywanie słupków, po co sobie utnę na równo. No i jeszcze potem prostopadle je natnę w kształcie litery L, tam gdzie będzie mi wchodziła belka poprzeczna, żeby się tam ładnie zakleszczyła. Tu nasza niezniszczalna pilarka Meg z Julii. Sobie o tak nacinam. No nie wyszło zbyt idealnie. Trochę za bardzo mi się machnęło i pod kątem, ale to jest kurnik. Więc jeżeli to przeszlifujemy troszkę. Łatwiej jest to przeszlifować, bo jak znowu pilarką przejadę, to za dużo chlastę i dopiero się zapłaczę. A teraz już mam jakieś tam kąty proste, więc jakieś ma to ręce i nogi. I poziomnicą sprawdzamy, czy jest poziom, a także czy jest płaszczyzna zachowana, wzdłużna, żeby nam tabelka ładnie wyszła. I decydujący moment. Czy koncepcja się sprawdziła? Nic tu nie jest proste. To jest kurnik, drewno krzywe, ale całe uroki drewna, że to nie metal, można sobie tam powyginać, ponaginać. No i zabieramy się za drugi rządek. Jeszcze wpadłem na taki pomysł, żeby te nacięcia robić od wewnątrz, a nie od zewnątrz, bo jak jakiś śnieg będzie zalegał czy coś, to wtedy nie będzie wypychało na zewnątrz tej belki, to będzie ją wciskać w te słupki, więc powinna być ta konstrukcja trwalsza. Gdzieś jakiś spadek tam zachowałem. Tu wkręcam kręty. Akurat takie mi się trafiły. Nie są to ciesielskie na torksy. Zbieram, że jeszcze będą musiał się przemaszerować po torksy, bo te krzyżówe to jednak trochę przeskakują. I rozwalamy te śruby. Jeszcze do pełni szczęścia zgubiłem tą przedłużkę. Więc mam bit prosto w futerko wkręcone, więc dramatycznie się tym wkręca. No ale robimy z tego, co jest. No i kątowniczki, takie 40x40. No niestety te śrubki krzyżowe i krótki bit to trochę utrudnia robotę. Ale sobie damy radę. Już wszystkie przykręcone. Wam mniej więcej co 40 cm. Krokwie. Ale drewno nie jest jakieś takie zaspaniałe. W sumie się nie ma co dziwić, bo za taką belkę 5-metrową płaciłem całe 20 zł. Więc będę ją jeszcze impregnował, ale jakby impregnować to chociaż na jakieś wyszlifowane drewno. I tutaj sobie obrzeża trochę obszlifuję, żeby żadnych grzask nie było, bo jednak trochę to przeszkadza przy robocie. A tak gładsze drewno to zawsze jakieś robaki będą miały większy problem. No i szukamy podbitki. Tu moje zapasy z poprzedniej dużej wiaty, którą widzieliście na innym filmie. Taka mała niespodzianka, mróweczki. Tak, mróweczki sobie zrobiły mrowisko, ale drewno jak nówka funkiel prosto ze sklepu. Przeleżało cały rok na dworze pod folią. Jest to podbitka sosnowa. Bezklasowe można powiedzieć, bo sporo było tych desek takich z sękami lub z dziurami. No i zabieram się za impregnowanie. Mój niezniszczalny impregnat drewdach, który już chyba męczę czwarty rok. Koncentrat 1 do 10, czyli lejemy na oko. Bo kto używa poziomnicy, ten jest za granicy. Dużo tego nie będę miał do zaimpregnowania, to już lepiej, żeby było za gęste niż za rzadkie. I lecimy. No i ten taki protip, to jest z takiego baniaka
Zrobiłem takie wiaderko z rączką, dużo wygodniej się tym pracuje. Jakieś wiaderka, które się chlapią. Widać, że trochę za gęsta ta mieszanka, bo zbyt zielona, ale dużo do tego malowania nie mamy. No to mamy kolejny etap impregnowania. Teraz łaty, czyli naszą podbitkę będę impregnował. Na pewno sobie polecę od dołu, a potem ją obrócę i będę górną warstwę malować. Nie jest to zanurzeniowo, ociśnieniowo, ale lepsze to niż nic. Zawsze na parę lat będzie spokój. Zobaczymy, ile taka wiatka postoi. No i pierwsza przymiarka do poszycia dachowego. Tu mamy ondulinę. Wpadłem na pomysł, że w tym samym miejscu, gdzie jest fala, żeby była krokiew. No tu trochę dałem ciała. Zapomniałem o tym przy poprzednim dużym tarasie, co robiłem, to pamiętałem, a tutaj jakoś coś mi się źle wyliczyło, więc muszę to poprzesuwać. Tu jeszcze przymierzam dla pewności, jaka będzie długość całkowita tej konstrukcji, żeby nie ciąć tej onduliny. Tu, jak widać, już fala się zgadza. Tu jeszcze jest do przesunięcia. No i ta też do przesunięcia. No trochę podwójnej roboty mi wyszło. Ale przesuwamy trochę w prawo, w lewo. Jak sobie zaznaczyłem. I wtedy jest elegancko, bo po poszycie nie trzyma się tylko do podbitki, a także do tych krokwi. Więc wtedy jest solidniejsze to trzymanie. No i teraz rozstawiamy. Mi wyszło 35 cm. Akurat tak uznałem, że tak 4 deski to w ten raz. Nie ma co zagęszczać tego bez przesady. Oczywiście na przemian robimy lewa, prawa, lewa, prawa. No i już tu się dokopałem do moich ciesielskich wkrętów. 4x50. I spoko. Wiata ma całą długość 310 cm. No i ponownie przymiarka. Niestety non stop przymierzam, żeby się upewnić, że czegoś nie zrobiłem źle. No i zrobiłem źle, bo z tamtej strony przesunąłem od góry, a z tej strony zapomniałem. Więc fala nie będzie wszędzie się pokrywała z krokwią, ale co począć? No nic nie zrobisz. Tu jeszcze będę musiał zamontować jakiś okap. A z tej strony podrynnową profil. No i tu utniemy równiuteńko, żeby potem rynnę przyczepić. Ale powoli to jakoś zaczyna zbierać się do kupy. Odcinamy nadwyżki. Chciałem piłą, ale trochę mi się machnęło, więc trochę za duży strach, że zniszczę. A ręcznie to jest jednak precyzyjniejsza robota, dużo cięcia nie ma. No i nasze farmerki. 55 w sam raz wchodzą, że się zagłębiają w podbitkę, a nie przechodzą na wylot. Oczywiście tam, gdzie mi się pokryła fala, będę wkręcał dłuższe, żeby jeszcze do krokwi dosięgały. No tutaj, jak widać, będzie się tylko trzymało na łacie, a tutaj już się jednak dam do krokwi. No jak dokręcać, więc tam nie za mocno. Trochę po doświadczeniach z poliwęglanem dokręcam na tyle, żeby troszeczkę się ugiął ten bitum. No i potem, co było kiedyś, to sobie poziomnicą wyznaczam linię. Można byłoby linką, żeby było perfekcyjnie, ale poziomnicą też jakoś to nic nie wygląda. Żeby wszystkie wkręty trzymały linię prostą.
I to sobie już zaznaczam, gdzie będzie koniec naszego poszycia. Ale jeszcze nie będę ciął, bo duże szanse, że jak to wszystko poskręcam, to czymś tam poprzesuwa parę milimetrów. Tu już kończymy skręcanie farmerów. Nasza drabina Higher, która gwarantuje wysokie i bolesne upadki niestety. No i mamy sukces. Całe pudełko użyłem wkrętów. Było tam 100 sztuk. Zabrakło mi może dwóch, żeby mieć co drugą falę. Ale już tam po środku sobie daruję, że w dwóch miejscach będzie trochę rzadziej. To jest kurnik, a nie dach. Wyszło lepiej niż na tej dużej wiecie, którą robiłem wcześniej. No cóż, człowiek uczy się całe życie. No i mamy efekt końcowy. No i teraz najważniejsze pytanie. Adaś, ile za tą robotę? Ondulina, 4 arkusze kosztują około 40 zł maksymalnie. Tu mamy 160 zł. Słupki toczone. Kupowałem po 16 zł, to damy, że po 20 zł. To mamy 6 razy 20, 120 zł. Te krokwie z 5-metrowych to zużyłem 5 sztuk, po 20 zł to jest stówka. Ta podbitka to 50 zł kosztuje opakowanie, to nie jest majątek. I w sumie jeszcze jakieś śrubki, wkręty, niech będzie 5 dych albo stówa. Spokojnie w 500 zł się zamknęliśmy. I mamy elegancką drewutnię, mini altankę, albo dach do kurnika. Tylko nasza fantazja to ogranicza. Tutaj widać, jak ładnie wkręty powchodziły, nie są na wylot.